Witam was, moi drodzy, bardzo serdecznie w 20. odcinku z gry Vela. Jak to ja, wojowniczki, modyfikacji do gry Gothic 2 Nostruka. Tak wygląda w tej chwili nasza postać, 10. poziom. Mamy full HP, no trochę nam brakuje do kolejnego. Jeśli chodzi o to, jak nasza postać jest rozwijana, to widzicie, tutaj punkt zręczności nam brakuje do pirackiego Cordelasa, który chce założyć. Jeśli chodzi o zadania, jakie dzisiaj zrobimy, chciałbym wykonać zadanie dla Kawalorna, czyli wybuchowe strzały Kawalorna. Brakuje mi węgla i saletry. To mi się wydaje, że u kupców jakieś kupię. Natomiast jeszcze jest zagubiony pierścień. No i z tego co patrzyłem, ten zagubiony pierścień jest tutaj. Jest w tej okolicy. A ja jedyne co muszę zrobić, to pokonać jaszczury, które się tutaj zalęgły. Więc już tam się udaje. No nie ma za łatwego sposobu na nie, niestety. Więc tutaj będę musiał spiąć się trochę, jeśli chodzi o welaje. Proszę bardzo, przybywamy tutaj. I już zagubiony pierścień mi się ładuje. Jest i węgiel, więc udało mi się tutaj ruszyć. Ona mówi po niemiecku, więc ja kompletnie nic nie rozumiem, dlatego wam już teraz pokazuję to zadanie, jak to wygląda. To miejsce Hakon musiał mieć na myśli. Nie rozumiem, jak ktoś mógł się potknąć w tym miejscu. Facet musiał być tak pijany jak 1000 Tymorian, jeśli tędy on jeździł. Dobra, zapiszmy grę na 20 save'ie. No i moi drodzy, to co teraz robimy, no to musimy po prostu pokonać te jaszczury. Dobrze, że zapisaliśmy grę, bo już miałem dwa starcia z jaszczurami i nie poszły po mojej myśli. Jedyny sposób na ich pokonanie to jest po prostu wprowadzenie ich w pułapkę. Pułapkę, którą możemy zrobić tutaj. Mianowicie skocz, oj, tak jest. Skocz Velaya. No i teraz do tego jaszczura jak najbardziej do ściany go przygwoździć. No i teraz możemy go po prostu atakować. Bardzo łatwo, sprawnie, dzięki temu po prostu nie grozi nam utrata życia, a jaszczur właśnie swoje życie stracił. No więc już jest tutaj przeszukane. Znaczy jeden jaszczur z głowy. Zardzewiały topór, proszę bardzo. Przy okazji węgla możemy trochę nazbierać, to jest dobre miejsce na zbieranie węgla. No jeśli nie chcecie płacić za węgiel, no to polecam przede wszystkim właśnie w ten sposób to zrobić. Zostały jeszcze dwa jaszczury, tak mi się wydaje przynajmniej. Zapiszmy grę. No i postarajmy się kolejnego zwabić i tak samo go załatwić. Dobra. Biegnie jeden. Tak jest. Tak jest. No i teraz możemy go już spokojnie tutaj znowu masakrować. Kolejny jaszczur będzie nasz. Zostało nam jeszcze trochę HP do przetrawienia. No i może nam się uda kolejnego jaszczura jeszcze tutaj załatwić. Jaka godzina? 12:35. No, będziemy musieli chyba wykorzystać jakiś eliksir, bo nie widzę tego inaczej. Ale dobrze, nie jest źle. Nie jest źle. Kolejny jaszczur. Okej, póki co go nie widzę. Dobra, gdzieś się zmył. To jest okazja dla nas, żeby tutaj przejść się na niezbadane tereny. Zobaczyć, może coś ciekawego znajdziemy. Okej, z tej strony mostu nic nie ma. Nieźle, czyli zgubiliśmy tutaj jaszczura. Natomiast on się znajdzie, no po prostu gdzieś sobie raczej nie spadł. Słyszycie morze? Ja chyba słyszę morze. Dobra, pojawił się jaszczur. Dopisujemy grę. Dobra, musimy tego jaszczura jakoś uziemić. Tak jest. Tutaj póki co on jest na tyle w bezpiecznej pozycji, że nas nie atakuje, tylko próbuje znaleźć dojście do nas. No i tutaj możemy go po prostu atakować, bez jakby uszczerbku na zdrowiu. To mi się bardzo podoba. Póki on nie znajdzie sposobu, żeby tutaj obejść tą, nie wiem, naczepę, przyczepę, tutaj wód. I udało się, moi drodzy, pięknie. Trzy jaszczury zostały pokonane. Zapiszmy grę, bo to jest najważniejsze w tym momencie, żeby tę grę zapisać. No i żyjemy.
Żyjemy, raczej więcej jeszcze tutaj nie ma. Jest mikstura, jest tytoń jabłkowy, jest mikstura kolejna, jest węgiel, jest żuwaczka, jest menzurka, jest smoła, jest i złoto nawet. Czy tutaj jeszcze coś jest? Nie. Kufer. Ale kufer ma kod, więc ja zapiszę grę, spotkamy się jak ja ten kod wymyślę. Ja kodu nie wymyślam, ja kod muszę po prostu odkryć. Kod to prawo, lewo, lewo, prawo, prawo, lewo. My mamy tutaj łuk kompozytowy, złoto i strzały. No, złota coraz więcej, co mnie bardzo cieszy. Łuk kompozytowy to niestety łuk, który w tej chwili nie damy rady założyć, bo brakuje nam 11 punktów zręczności. Do zrobienia w dłuższej perspektywie czasu, w krótkiej nie za bardzo, w krótkiej to ten jeden punkt zręczności będziemy mieli. Jeśli będziemy mieli jeszcze trochę więcej golda, no niewiele więcej nam brakuje, ale trochę więcej golda musimy mieć. Ten teren sobie przeszukamy, no bo trzeba sprawdzić, czy tutaj coś jest, zardzewiały miecz. No ten pierścień musimy znaleźć, powinien gdzieś być, tak mi się wydaje przynajmniej. Ale póki co to nie widzę go, powinien być w jakimś takim, no, miejscu, które będzie łatwo dostępne i łatwo widoczne. No a jeśli nie znajdziemy, to nie wiem, czy to jest błąd gry, czy o co będzie chodziło. A tutaj coś jest, jest węgiel, okej. Okay. Pierścienia jakby nie widzę. Tutaj też nie ma, okej. Okay. Tędy sobie pochodzimy, no musimy przejść dokładnie to miejsce, krok po kroczku. Może jakaś jeszcze roślinka się znajdzie, może coś się znajdzie przy okazji, no jak tego pierścienia szukamy, no to jak najwięcej rzeczy było. O, nie widzę tej nic tego. Przeszliśmy większość i jakby nie ma. W zakamarkach jakichś nie. Nie ma, no. Ciekawe co za mikturę trafiliśmy, ale to chyba jakaś zwykła mikstura uzdrawiająca, nie? No tak, bo tutaj mamy zwykłe, to pewnie jakaś uzdrawiająca była. No nie widzę tego pierścienia, jeśli ma być szczery, to... Ani trochę. No zobaczmy co jeszcze tam jest, to grę sobie zapiszmy. No i przede wszystkim idźmy z łukiem. No, pierścień jest jakby dla mnie niedostępny. Co? Czy coś jest jeszcze? No jeszcze można przejść. I coś tu jest? Nie. Bardziej bałem potwora tutaj. Boję na dół zejść. I potem Velaya weszła w górę. Dźwięk potwora słyszę. Ale kogo takiego nie widzę. Tutaj coś jest. Piękny widok na pewno. No ale jakby nic więcej nie widzę. I tutaj też nie... Słyszałem jakieś pochrąkiwania, ale tutaj absolutnie nie widzę żadnej bestii. Co mnie cieszy, bo już nie mam HP, żeby walczyć z jakąś bestią. Więc jak najbardziej mnie to cieszy. Tutaj coś jest? Nie. A myślałem, że może być. No taki zakamarka zazwyczaj twórcy lubią nawet modyfikacje też w ogóle. O. Udało mi się zebrać tą strzałę. Uff. Jaki byłby błąd, gdyby ona po prostu się nie zebrała. Ale nie bra, ja tego pierścienia tutaj nie widzę. Przeszedłem, wydaje mi się, że dosyć dobrze to miejsce. Będziemy musieli mu powiedzieć, że chyba go tutaj nie ma. Albo to był błąd gry, albo on się pomylił. Nie czaję. No, w każdym razie nie ma tej pierścienia, bo byśmy... No tak przeszliśmy to miejsce, żebyśmy odkryli, że to jest był pierścień, albo go nie było. Więc... O! Chyba nie ma. Nie mogłem tutaj znaleźć tego przeklętego pierścienia. No ja też nie mogłem, więc wszystko by się zgadzało. To moi drodzy, my się widzimy już w mieście, no i tam pogadamy sobie. No i moi drodzy, jak widzicie, dotarliśmy do miasta. Zagubiony pierścień handlarz Hakon, więc handlarza Hakona trzeba znaleźć. Wydaje mi się, że to jest ten obok Jory na stoisku. Hakonie, pogadaj ze mną. Pozdrawiam ciebie, handlarzu. Nie znalazłem tego pierścienia we wskazanym miejscu. Masz rację, przypomniałem sobie jeszcze coś. Myślę, że poprzednio się pomyliłem w opisaniu miejsca. No świetnie. W ucieczce miałem go jeszcze. Myślę, że zgubiłem go, gdy wyskoczyły na mnie dwa wilki ze schodów prowadzących do farmy Akila. Jesteś pewien? Na 100%. No, w takim razie znajdę ten twój pierścień. Z pewnością. Pogandlujmy. Ty masz to bułat, który jest niesamowicie fajny. I to reszta mnie interesuje. Bo mi brakuje... Siarki, żeby wykonać zadanie. Nie mów, że to nie dla mnie. Nie siarki, przepraszam bardzo. Salety, bądź pozdrowiony, handlarzu. Pokaż mi swoje towary.
Ten ma saletrę, ma węgiel na pewno, pióro hardy też ma, a pióro hardy przydałoby mi się, wicker do szkóra, przydały mi się takie rzeczy, które też jakby są w stanie nauczyć mnie dokładnie tych pióro hardy pozyskiwania. Pozdrawiam ciebie, jeszcze nie dowiedziałem się, nie dowiedziałem się, pokaż mi swoje towary. Zawsze to powtarzałam. Masz coś takiego? Nie masz. Nie masz saletry? Zobaczenia wkrótce. Jest jeszcze tutaj. Rengaru, znowu. Hej, ty. Ja? Tak, ty. Zainteresowana interesującymi rzeczami? Tak, co tym razem? Mam tutaj parę butów. To nie są jakieś zwykłe buty. Nie, to są magiczne buty. Załóż te buty i poczuj komfort. Nie, to tylko zawsze mają właściwy kolor i właściwą formę. To jest pytaniem, które buty ubrać. Z tym butami już nigdy więcej takiego problemu. Ile to kosztuje? Te buty odpowiedniej wielkości, formie, kolorze wykonane przez najlepszego szewca emerytalny będą ci kosztować dokładnie drobiazg, tylko 40 zł, a to jest praktycznie za bezcen. Chciałabyś się kupić? Nie, to już nic. Myślę, że jednak tego nie kupię. No bo on potem te buty ma w tańszych cenach. Baltram, masz jakieś fajne? Pokaż mi swoje towary. Nie, ty masz żarcie tylko. Ej, kto może mieć saletrę? Ktoś może mieć, Zuris może mieć. Znaczy Zuris nie, może mieć ten... alchemik z dzielnicy portowej. Czym handlujesz? Oczywiście tyskiłam za swoim stoiskiem. Dzięki tobie znowu tu jestem. Pokaż mi swoje towary. Wybierz coś sobie. O, ale to pierścień życia i ma też buław za 700 zł. Wiat Cordelat. No ma fajne. No ma na pewno szerszy... O, Cordela taki ma. Wow. Szerszy, ciężki młot wojenny, jednoręczna. No ma na pewno te bronie... Dużo lepsze od tego, no co miał zdecydowanie Kantar, bo ty masz pierwszy wybór, więc chodź go, uważaj na siebie. Chodźmy, no my się, moi drodzy, znowu spotkamy przy tym poszukiwaniu pierścienia, ale mi to wchodzi. Moi drodzy, ale zanim pójdziemy jeszcze po żeby wykonać to zadanie, postanowiłem wstąpić do Konstantina, bo okazało się, że on ma saletrę. Co mogę ciebie kupić? Proszę bardzo, ma saletrę, więc kupmy to. No i nowy wpis, jeśli chodzi o zadanie Kawalorna, no bo możemy je wykonać. Do zobaczenia, dziękuję. 20 sztuk złota to mnie kosztowało, ale lepsze ceny mam za to, więc chyba to nie było tak dużo. No i przede wszystkim jeszcze bym się tutaj uzdrowił u Myxira, bo HP mi mocno spadło, więc chciałbym mnie uzdrowić. Całkowicie wyleczona, dziękuję bardzo. No i teraz chodźmy tego Kawalorna spotkać. Mam nadzieję, że on nie skarczył. Jak nie skarczył, to może na placu jest. No tutaj go nie ma. Dziwne, bo pada. Ja bym się jednak poronił, jak pada. To pewnie jest tutaj gdzieś na tym placu. I oczywiście jest. Oczywiście jest Kantar. A my jeszcze tam zimne piwerko wcześniej weźmiemy. Karczmarzu. I potrzymałem. Dziękuję bardzo. Kawalornie. Hej, myśliwy. Mam wszystkie rzeczy, których potrzebujemy. 300 ekwa. Zobaczmy. Węgiel, saletra, siarka, woda, alkohol. Do tego menzurka, 10 strzał, jak widzę. I 5 sztuk złota. Dobrze, możemy zaczynać. Ale najpierw wyjdźmy przed miasto. Mały błąd przy mieszaniu, a wszystko wyleci w powietrze. No chodźmy, to wybuchowe strzały będziemy mieli. Ekstra. Dobrze się składa, bo i tak musimy wyjść przed miasto. Tych 50 sztuk złota mi szkoda. A łącznie 70, bo wydałem 20 na saletrę. Co sprawia, że oddala się moja perspektywa tutaj nauki u tego maga. Darona. Złożenie ofiar za 1000 zł całkiem niezłe bonusy daje, więc warto na pewno. Natomiast przede wszystkim kawalor na początku. Gdzie ty idziesz? Żebyś tam za daleko nie poszedł. Stary, bo jak pójdziesz za daleko, tam są wilki jeszcze. Znaczy wilki. To zwierzyna, która po prostu czeka na to, aż ją ubije, bo tam jest zadanie z doboszem, więc nie radzę. Nie radzę za daleko odchodzić. Okej. Witaj w moim tajnym laboratorium. Laboratorium? Widzę tylko patelnię. Przecież nie potrzebujemy niczego więcej. Po prostu rób to, co mówię. No dobrze, mam nadzieję, że jakoś sobie poradzę. Nie bój się, rób po prostu to, co mówię. Proszę składniki, ale każdy oddzielnie. Następnie wymieszaj siarkę z węglem, a potem dodaj saletrę. Do tego wody, dopóki nie powstanie gruba papka, którą gotujesz, dopóki nie zacznie się bulgotać. Teraz to wszystko ostrożnie wlej do naczynia z alkoholem i dobrze przemieszaj. Odczekaj trochę, aż się ostudzi, daj do chusty i wykręć wodę. Rozdziel masę i pozwól jej wyschnąć. Dobrze, zobaczymy, co z tego wyszło. Okej, ona teraz to robi, tak? Mi się wydaje, bo... to wygra... nie wiem. To za daleko. No to... dobra. Chyba w miarę dobrze, no wszystko jest w porządku. Tak, teraz musisz jeszcze tylko nałożyć proszek na pozostałe strzały. Masz 10 strzał, które to pielca zetną strzałem. Jeśli potrzebujesz więcej, wiesz teraz, czego potrzebujesz i co trzeba zrobić.
Spróbuj wybadać, ile czasu potrzebuje twój ląd, zanim wybuchnie, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek. Miłej zabawy. W innych pociskach możesz tak samo podnieść siłę ognia. Wracam z powrotem. Jeśli będziesz mnie potrzebować, wiedz, gdzie można mnie znaleźć. Ach, jeszcze jedna sprawa. Żeby nie przyszło ci do głowy mieszać tego proszku na tej patelni gdzie indziej. Chyba, że chcesz zabić ludzi, którzy potem się z tego jedzą. Okej, okay, nałóż mnie czegoś. Co chcesz wiedzieć? On ma tylko łuki, które kosztują 5. No to nie najgorzej kosztują łuki. Trzeba u niego kiedyś te łuki zainwestować. Jest ta patelnia. Zadania wykonane, jest i składniki Konstantina, po prostu tutaj nie mam, a jeszcze tutaj są sympatyczni ludzie. Musimy kawalerom zaproponować swoją pomoc, jeśli będę je potrzebować. No i świetnie, jeśli chodzi o zadania, nie muszę już przewijać, więc jest coraz mniej. Zagubiony pierścień, róbmy to zadanie. Gdzie to jest zagubiony pierścień? Jeszcze raz. Proszę bardzo. No świetnie, jak on się pomyli, jego pierścień nie znajduje się przy jaszczurach, ale gdzieś przy schodach prowadzących na farmie Akila. Chyba jeszcze raz się tam wybiorę. Schody prowadzące farmę Akila na szczęście nie są daleko, więc możemy się tędy już udać, już nie będę przerywał nagrania. Natomiast zadania wykonujemy bardzo powoli, no bo faktycznie jest tych zadań sporo, one są fajnie zrobione. To nie jest przynieść, wynieść, pozamiataj, tylko faktycznie można coś tutaj zrobić, to mi się podoba. No i ta postać nasza jest coraz lepsza, ale nie czuję się takiego mega koksem jeszcze, nie? 10 poziom to jest tak, no spokojnie, spokojnie, 15 poziom, o! To już by było dobrze, jeszcze ze tego maga ognia ogarniemy, to będzie już w ogóle super, jeśli po prostu z niego dostanę te bonusy. Do zręczności, do punktu życia tam jest chyba, no, kilka fajnych bonusów, dobra, to jest... So, hier bin ich. Dann sperre ich mal okay. Die Augen auf. Immerhin verspricht Hakon eine großzügige Belohnung. Muszę mieć oczy szeroko otwarte, przynajmniej Hakon wie sobie hojną nagrodę. No i pięknie. Gdzie ja tutaj pierścień znajdę? Jestem przy schodach. Gdzie on mógł mieć ten pierścień? Przy okazji możemy sobie tutaj zrobić ekspienie postaci. No bo można. Dobra, oczy szeroko otwarte. Nie widzę tutaj nic takiego. To by mogło być pierścień. Znaczy, nigdy nie znalazłem pierścienia, aż tutaj pamiętam byłem w ogóle, więc... Nie jest jakieś odkrywcze. Dobra, tutaj nie ma nic. No, ciekawy gdzie ten pierścień. Tutaj się przejdę. No tutaj nie ma raczej pierścienia, no bo ktoś jakby był, właśnie się pojawia dopiero przy zadaniu, jakby był normalnie, to bym go odkrył. Bo już tutaj bywałem. Nie raz, nie dwa, może trzy, może cztery, ale bywałem. Nie widziałem pierścienia. Więc albo mnie ktoś robi w bambuko. Hakon to jest prawdopodobnie właśnie gość, który może robić mnie w bambuko. Albo tego pierścienia nie ma. To jest bardziej prawdopodobne. Chyba, że tutaj któryś z tych, wie, Ehim. Hej facet. Dość ryzykowna, miło się z tobą gawędziło. No to nie będę, dość ryzykowna, to jeszcze nie znaczy, że łatwa. No dobra, ja tej pierścienia nie widzę. Co, jak zejdę z tych schodów, to mi się nagle... Ich denk, ich spinne. Hier ist kein Ring. Ich habe hier alles. Chyba zarywałam, tutaj nie ma żadnego pierścienia. Przyznam tutaj wszystko. Pierścień rzuciłby mi się w oczy. No i dokładnie, też tak myślę. Natomiast to, co możemy zrobić, to jeszcze tutaj, póki mamy czas, to trochę podekspijmy postać, wiecie? Podekspijmy postać, mamy całkiem nieźle ją zrobioną. A tutaj w lesie wiem, że są jakieś potwory, więc ja wyciągam łuk. No, jak będą jakieś ścierwojady, to ich nie będę atakował, no bo by się przydały do zadania. Chociaż wybiłem kilka ścierwojadów i to mnie boli, że mogę mieć problem z wykonaniem tego zadania hodowla ścierwojadów. Jeśli będę miał problem, będę przyzywał je kodami. Jeśli nie używałem tych kodów tej modyfikacji, wolałbym tego nie robić, no bo to jest modyfikacja. Modyfikacja i kody, no nie zawsze się lubią. Tak jest, są wilki. Wilki można spokojnie zaatakować. No Velaya. To też wilk takie mi problemy sprawił. Chodź tu. Tam trzeba będzie uważać, bo tam są orki jeszcze w tych lasach. Więc na orki trzeba będzie uważać, ale wilki mogę spokojnie zgarniać, bo tutaj z nich mogę wszystko brać. Rośliny lecznicze oczywiście, że bierzemy to. Co tam jeszcze jest? Ognista pokrzywa, roślina lecznicza. Zgarniamy, no bo to trzeba sobie też pomagać tutaj, żeby tą Velayę rozwijać, nie? Tutaj coś jest? Oczywiście ogniste ziele, roślina lecznicza. To nam się przyda, potem jeśli będziemy coś chcieli uważać, no to jak najbardziej mi się wydaje, że takie składniki alchemiczne nam się przydadzą. Tutaj nie ma, kiedyś były tutaj szkielety, pamiętam, a teraz ich nie widzę, to jest plus.
całej tej sytuacji. Bezimienny wytępił, ale orki tutaj na pewno... O, dziki są. Dziki są, a tutaj coś jest. Wiem, że orki kiedyś były, no i na to trzeba było uważać. O, polna bestia to jest spoczko. Fakt, że nie za bardzo mogę z niej dużo pozyskiwać, ale... Ale zabić mogę. Chodź, to jest ek, to jest po prostu chodzący... Ja to widzę, jak to jest ek, który do mnie podbiega, który sprawia mi trochę problemów, bo jednak nie jest taki na jedno cięcie, ale... Ale spoko, tam są dwa dziki, więc dwa dziki nie będę naraz brał. To jest głupota. 80 ekspa. 80 ekspa uważam, że spoko, warto było tutaj się przejść, zgarnąć. Przy okazji ciemne grzyby zbieramy, ziele lecznicze. Ciemne grzyby trzeba będzie powoli jeść, no bo to jest mana. Mana, która nam się de facto przyda. No bo teleportujemy się często. Znaczy będziemy się teleportować często, bo też nie będzie się chciał w tej wyspie całej biegać. Trochę bez sensu. Ale jeśli chodzi o teleporty, to jak najbardziej ja chętnie będziemy. Dziękuję. Dobra, tu jest jeden dzik, zapiszmy grę. Jeden dzik jest spoko. Wilk, dzik. No to dzik, spoko. Dzik chodzi. Jest jeden, to mi pasuje. Jakby były dwa, to mi się tak nie cieszyła za bardzo, bo dwa jak zaatakują, to jest gorzej. A jeden. Jeden. O, że mi się przycina. Tak jest. Przycina mi się przycisk. To był problem. Dobra, ciemne grzyby, mięso kopacza, ciemny grzyb. Dobra, wszystko zagarnięte. To zapiszmy znowu grę. I co tam? Chodźmy tego wilka pokonać, jak na ten nasz poziom. No i jeszcze trochę. Wilk. Wilki zawsze w stadach to, więc dziwi mnie, że jest jeden. Ale był jeden. Zgarniamy wilka. Ciemne grzyby przy okazji zgarniamy. Oczywiście mięso kopacza, ciemne grzyby. Ciemne grzyby bardzo, bardzo lubię. Mana mi się... Ale bardziej lubię oczywiście gobliny jagody na przykład i tego typu rzeczy. To lubię jeszcze bardziej niż ciemne grzyby. A już siłami? To już w ogóle. O! Nie. 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 Chyba wrócił do siebie. A tutaj jest. Dobra. To było głupie. Ja wam to pokazałem, że z wargiem nie mamy szans. Z wargiem nie mamy szans, więc tam nawet nie idziemy. Wargi są OP. Kretoszczury nie. Kretoszczury są OK. Ale wargi są zbyt OP. Ale kretoszczury też nie są na raz. Da ist nichts zu holen. Da ist nichts zu holen. Dobra, i polne bestie. Polne bestie też możemy pokonywać. To spoczko. Ale wszystko inne póki co odpada. Polna bestia, kretoszczur. To są jak najbardziej do pokonania potwory. Ale też nieźle sobie tutaj radzą. Muszę wam powiedzieć, że te polne bestie potrafią, mają skilla. Ale wargów unikajmy. Wargów, orków. Póki co jeszcze nie wiem, jak z topielcami sobie radzę. Jak będę miał lepszy miecz, będę mógł założyć lepszy miecz, to na topielce na pewno będę mógł chciał pójść i sprawdzić się. Ale póki co jeszcze nie jestem w stanie, a punkt zręczności dostajemy dosyć późno. Mięso kopacza. Ciemny grzyb. O, i tutaj jest jeszcze ten smoczy korzeń. Pięknie, do siły. No to mamy smoczy korzeń. Coś jest jeszcze takiego, co można by się pokusić pokonać, to już raczej wargowe sprawy. Aha, szkielet goblin. No, szkielet goblin też jeszcze nie jest dla nas. Też jeszcze nie jest dla nas, niedługo będzie,
ale jeszcze nie jest. Roślina lecznicza, proszę bardzo. To zgarniamy. Szkoda, że tutaj nie ma Laresa, bo popłynął z bezimiennym, aby nas podprowadził. Moi drodzy, my się zobaczymy w mieście. Gadają sobie po prostu. No i moi drodzy, jak widzicie, dotarliśmy do miasta. No i sobie pogadamy tutaj z Hakonem. Gdzie on jest? Hakon! To się nigdy nie zmieni. Jora! Hakon mi uciekł. Dobra, widzę Hakona. Pogadamy sobie z Hakonem. Hakon, słuchaj, bo tutaj ściemniasz. Pozdrawiam cię, handlarzu. Nie można być. Nie znalazłem twojego cholernego pierścienia. Jestem kretynem, jestem kompletnym kretynem. Co przez to chcesz powiedzieć? Przepraszam cię, że cię tam wysłałem. Przez cały czas pierści miałem przy sobie. Nie wiem jak to możliwe, ale musiał mi się stunąć z palca w tej samej chwili trafił do mojej kieszeni. No świetnie, ja nie mam nic innego do roboty jak tylko biegać po lesie. Przykro mi, że tak wyszło, ale mam dla ciebie pewną propozycję. Wybierz sobie coś z moich rzeczy, a ja tobie to podaruję. A potem zapomnimy o całej sprawie. Zgoda? Dobrze, niech będzie. W takim razie pokaż co masz. Pierścień tak magicznego mówiłem. Pancerza, skórzany pas, amulet domowej siły, pas siły. Szabla. To się nigdy nie zmieni. Albo pas siły. Słyszę o tym. Szabla brzmi nieźle, bo to jest na jednoręczną. Pas siły, nie mam żadnego. Mam pas chyba do. Szablę chcę. Proszę, jeszcze raz przepraszam. Mam nadzieję, że nie jesteś na mnie zła. Do zobaczenia. Nie mam czasu na takie rzeczy. Tak jest, bułat. Zadaję 60 obrażeń. Plus 3 do walki bronią jednoręczną i było plus 5, nie, ale jest wiem, lepsze. Bułat, proszę bardzo, zawsze chciałem go mieć. Mam Hakon, pokaż mi swoje towary, jeszcze pohandlujmy. Nie mów, że to nie prawda. Skórzany pas 250, pas straż 250, tak dalej być 800 może. Amulet pancerza, bułat 700, bułat był niezły. Ten pas siły był spoko. Ale ja w tej chwili noszę tak, pas pancerza, więc nie nosiłbym dwóch pasów chyba. Tak, noszę pas, skórzany pas, więc pasu siły mi tak nie nosił, a bułat jest za rąbisty. Bardzo mi się podoba, że dostaliśmy bułat. Nikt świetnie. Nie chce o tym słyszeć. To teraz może mi się faktycznie udać z tymi mieszkańcami wyspy złodziei. No i też w sumie czemu by nie zrobić takiej zajawki więcej, na wyspę złodziei. Mi? Tam możemy się udać, bo brakuje nam i tak złota, sporo złota, więc... Po prostu wyzdrowiejmy, nie? Znaczy wyzdrowiejmy. Niech nam tutaj Myxir wspomoże, tak? I zobaczymy, jak sobie będziemy radzić z... Moje wyrazy szacunku, kapłanie. Tak jest. Możesz mnie uzdrowić? Dziękuję. Pięknie. No i mamy full HP, full HP. Dosyć dobrze rozwiniętą postać na chwilę obecną. Tak mi się wydaje. Chociaż brakuje mi tego jednego punktu zręczności. Ale nie mam tylu sztuk złota, żeby móc sobie pozwolić na te dary tutaj do tego kapłana. Więc bez sensu. No i z tych zadań, które mamy, specjalami, które Konstantina, jest za wcześnie, żeby tam pójść. Magiczna ruda dla Harada, lepsze ceny, runy, polowanie na harpie. Nic nie uzyskamy, póki co. No a też jakby nie możemy z nikim pogadać, może pogadamy tutaj z Lemarem. Hej mistrzu, do zobaczenia. Czyli za wcześnie jest, żeby odzyskać od niego to, co mu podarowaliśmy. Póki co też nie możemy tych rzeczy ze skrzyni komu dać, bo ja sprawdziłem, komu możemy oddać te rzeczy ze skrzyni. No i to jest tak, Fernando. No ale Fernando pierścień możemy oddać. O, właśnie. Corneliusowi możemy dziennik oddać, ale nie wiem, gdzie jest Cornelius. Arlikowi miecz i Hanie możemy też coś oddać, ale to wykonując jakieś zadanie, to jeszcze do tego jest droga daleka. No a my sobie płyjmy na tą wyspę, póki jest jeszcze w miarę jasno. Jest godzina 19:12, więc zaraz będzie ciemno. No bo to wyspą mamy związane chyba trzy zadania. Brak. Mamy odnaleźć coś dla Jacka chyba. Brak to chyba mamy odnaleźć jakąś skrzyneczkę dla Cardiffa. I bodajże jeszcze rozbitkowie czy coś takiego jest takie zadanie. Więc no mamy co robić, więc musimy się na tą wyspę i tak udać. No i to będzie jakby... O, widzę ten statek. To jest chyba ten statek, który się rozbił, po którym mamy zanurkować, więc to też byłoby dobrze zrobić. O! Jest to jakiś cinematic, jakby powiedzmy cinematic. No jest rozbitek, faktycznie, czyli ktoś przeżył tą katastrofę, okej. Ale jak ja mam się tam dostać? To nie wiem, ale spróbujemy. Dobra, o widzę, tutaj trzeba nurkować. Bo czytałem, zapisz grę, zapiszemy pod jedynką, bo tutaj ja nie wiem jak to zanurkować. Okej. Okay. O, znaleziono szkatułę, od razu mamy szkatułę. O, ale fajnie.
To już część zadania z tą szkatułą będzie rozwiązana. To jest chyba dla Cardiffa. Dobra. No i teraz boję się tych potworów morskich, bo ktoś mi pisał, że trzeba szybko płynąć, bo inaczej potwory morskie. Mam nadzieję, że nie. Zobaczymy, jak sobie radę z topielcami, bo z tego co pamiętam, to na tej wyspie były albo topielce, chyba topielce, albo jaszczury. A nie, chyba jaszczury. Jaszczury chyba były. W Gothic 2 Nadkruka, z tego co pamiętam. To powinniśmy sobie poradzić, więc mam nadzieję, że będzie dobrze. Szkatułka już jest odnaleziona, więc to już jest jakiś niewątpliwy plus. I jeszcze by się opłaciło do tego statku płynąć, bo tam też jakieś fajne rzeczy mogły być, ale to może już rano, albo zobaczymy co na tej wyspie w ogóle się znajduje. Zapiszmy grę na 20. I będziemy sprawdzać. Mamy łuk, więc to jest plus. Novelaya, masz bułacik, czyli szable. Może być dobrze. I zaraz zobaczmy, czy to są jaszczury. Jaszczury są trudne, mimo wszystko. My tam topiele. Musimy sprawdzić, jak to będziemy z topielcem radzić. No chodź, spróbujemy z tym jednym. Mamy zapisaną grę. I sprawdzimy. Dobra, on sobie tutaj do nas biegnie. Nawet szybko biegnie, jak na topielca. Chodź, spróbujmy. Ej, nie jest źle. Mamy pazury topielca. Spoko. Nieźle. Powinniśmy sobie jeszcze z tym drugim też dać radę. Sprawdźmy to. Krótki ten bułat jest, ale naprawdę dużo obrażenia zadaje. Może topielec ma też szeroki zasięg ramion. A te topielce są fajne. Tak jest, udaje nam się go dosyć dobrze tutaj wciąć. I tak jest, raz nas trafił. No i to nie jest źle. Nie jest źle, jeśli chodzi o całość. I trzeba jeszcze wszystko przeszukać. O, jest jeszcze jaszczur. O, to jest gorsze. Żany mieszek. Pałka. Czyli dobrze spodziewałem się tych jaszczurów. Ciekawe, czy jest jeden, czy jest więcej. Jak jest jeden, to może tym damy radę. Tym bułatem. O nie, są dwa. Są dwa, więc póki co to nie, więc moi drodzy, jak na chwilę obecną to tyle. Bo jaszczury są dwa i w tej chwili nie poradzimy sobie z nimi. Tak, to za trudne. Musielibyśmy jednego wywabić i ten bułat jest jeszcze na chwilę obecną trochę o mała kosa. Jest niezły, ale za słaby, jeśli chodzi o moją postać. Ja potrzebuję czegoś mocniejszego, więc to zrobimy, to pewnie wrócimy tutaj ponownie. Oddam to zadanie związane z tą szkatułką. No i też następnego dnia, jak będzie rano, wrócimy tutaj, żeby ogarnąć te zadanie. Za dzisiaj, moi drodzy, wam bardzo serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeśli tak, pamiętajcie, zostawić łapkę w górę, zostawić komentarz, subskrybować mój kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. No i sprawdźmy jeszcze tego rozbitka. A, o dokładnie, Garvela. A może jednak ktoś pozostał przy życiu? Chyba pozostał. Mój wrak. Pięknie, szkatułka Cardiffa. Moi drodzy, dzięki za dzisiaj, trzymajcie się. Cześć.